Czekaj, uniesiemy razem na trzy. Mamy chwytaki na cukierki. Fajne te plastikowe łapki. Wciśnijmy na 3-4. Bardzo mi się podobają. Ale czas na słodycze. Truskawkowe, moje ulubione. To tu są słodycze? Ciekawe, jak moje smakują. Mnie się trafił smak Coca-Coli. Ekstra! A to skąd się wzięło? Jest cała wieża. To znaczy tylko jedno. Pora użyć chwytaków. Strasznie trudne. Tym razem na pewno się uda. Nie, szlak. Prawie miałam. Wystarczy mi jeden. W ogóle nie da się ich wyciągnąć. Powoli, pomału. A, wyjęłam, udało się. Mnie też się uda. A co? Wygrałam, jestem najlepsza. Przegranym ściskamy nos. Och, ciesz się. Okej, kolejna runda. Mam zielonego lizaka. Sprawdźmy, jak smakuje. Dobry, jabłkowy, ale trochę oślizgły. Ciekawe, co ja mam. O, jajko. Raczej nie do jedzenia. Chyba coś jest w środku. Wow, Olivia, gdzie jesteś? Claire, skurczyłaś mnie, jak mogłaś. Sorki, sorki, naprawię to. Tylko potrząsnę. Powinno zadziałać. Wróciłam, ale jestem różowa. O, lizak też jest różowy. Chętnie spróbuję. Genialny, jak puchata truskawkowa chmurka. Teraz otwórzmy twoje jako pierwsze. Zabieraj łapy, to moje. Skup się na swoim. W porządku. Co? Jeden żelkowy miś? I to nawet nie mój ulubiony smak. Liczyłem na coś bardziej magicznego. Czy ktoś wspomniał coś o magii? Jestem czarodziejem, który spełni wasze kuglarskie potrzeby. Czego sobie życzycie? O, ja poproszę magiczną doniczkę. Ale jak tego użyć, żeby rozwiązać swój problem? Ja w takim razie biorę czarodziejską różdżkę. Niech te gadżety wam służą. Wow, to było dziwne. Ale przynajmniej mam fajną doniczkę. Hej, a co jeśli posadzę moją żelkę? Spróbować nie zaszkodzi. Wskakuj do ziemi, misiu. Pewnie będzie potrzebował trochę wody. Chyba wystarczy. O, dzieje się coś magicznego. A, drzewo z żelkami misiami. To najbardziej niesamowita rzecz, jaką widziałem. Teraz mam mnóstwo żelek do zjedzenia. Mmm, delicje. Nigdy nie jadłem lepszych. Okej, teraz moja kolej. O, cały talerz żelek. Mmm, ale mam jeszcze tę różdżkę. Dobra, wypróbujmy ją. Abrakadabra. Wow, mam teraz cały rękaw ze słodkich misiów. Zobaczcie, ile ich jest. I jakie są ładne. Chyba ubrania z żelek będą następnym krzykiem mody. Teraz czas poznać ich smak. Ale pyszne. Super, że wybrałam tę różdżkę. Hej, ale masz fajny misiowy rękaw. Hej! Patrz na te kolorowe warstwy. Czy to krem waniliowy? Jeszcze nie wiem. Trzeba to sprawdzić. Kroimy konkretny kawałek. No i proszę. Patrz, jaki ładny kawałek.
Tylko ostrożnie. Tak, waniliowy kremik. Wygląda smacznie. Może ja też mam coś dobrego? Dolar? Co mam niby z nim zrobić? Nic za to nie kupię. Wow! Tak! Chciałabym spróbować tego. Dobrze. Chwila. Może ten. Nie, jednak fioletowy. W zasadzie... Ach, proszę sobie nałożyć. Jagodowe. Wyglądają smacznie. Nie będę się ograniczać. Truskawka świetnie wygląda. Do tego jeszcze jagodowe. Okej. Trzypiętrowe lody w rożku. Może coś jeszcze się zmieści? O, nie widziałam takiego smaku. Moje najlepsze lodowe arcydzieło. Miłego dnia. O, matko. Skąd się wziął ten kamień? A gdzie moje lody? A tyle się namęczyłam. Super. Wow! Czyli tu wylądowały moje lody. Sorki, Joey. Ja pierwsza otwieram. O, guma! Tak, cała rolka. Nieźle wygląda. Bierzemy dziaba. Nie, nie możesz. Nie dzielę się. Skąd wyście się wzięli? Paszli mi stąd! Taka miękka i rozciągliwa. Uwielbiam smak jabłka. Wow, sporo tej gumy. Teraz ja. Co to za dźwięk? Jest paskudny. Ale co? Tylko żuję gumę. Możesz rzuć nieco ciszej? Dobra, okej, matko. Czego tak głośno mlaskasz? Jesteś strasznie głośna. Nie mogę tego znieść. Ludzie, dobra. Skoro tak bardzo ci przeszkadza, połknęłam lepiej? W końcu. Sprawdźmy, co ja mam. O, ja też mam gumę. Teraz ja sobie pomlaskam. O, pożyłabym więcej gumy. Czy ty to jesz sztućcami? Ten dźwięk jest koszmarny. Przestań. Ty normalna jesteś? To najkoszmarniejszy dźwięk na świecie. W końcu bałam się, że oszaleję. Przyda się jeszcze kawałek. Ani, ani mi się waż. Dłużej tego nie zniosę! Uciekam stąd! W końcu! I hop! Guma do buzi! Hej! Zaczynaj! Okej! Voila! To niesamowite! Spójrz na tę posypkę! I mam też mnóstwo gum kulek! Potrzymasz? Posypka na talerz. I teraz będę mogła zanurzyć w niej gumy. To jest to. Różowa eksplozja. Patrz na te wspaniałości. Co za słodycz. Też bym to chciała. Może mam? A może to coś jeszcze lepszego? Och! Twarde jak kamień. Hej, mogę się z tobą podzielić. Dzięki temu poczuję się lepiej. Nic się nie martw. Ale co to właściwie jest? To nie jedzenie. To bańki. Hej, Naomi. Wow, czy to bańki?
Nie przestawaj, Emma! Są przepiękne! Chcę je poprzebijać! Mogę spróbować? Raz, dwa, trzy, dmuchaj! To o wiele lepsze niż przekąska! I otwieramy oczy! Moje jest tak duże, że nie mieści się pod przykrywką! O, wygląda na to, że czeka mnie makaronowa uczta! Miałem rację, popatrz na ten pyszny chiński makaron! Ale pięknie pachnie! Już nie mogę się doczekać! Pałeczki do rąk i startujemy! Nawinę na nie tyle, ile się da! Uff, nie jestem w tym zbyt dobry! Chyba mam pomysł! Kto potrzebuje patyczków, skoro można użyć miksera? Ha, ha, ha! Tak, jestem geniuszem! To mi się podoba! Wymyśliłem świetny sposób na jedzenie makaronu! Ale pychota! Wow, to... to jest coś, Tomas! Ciekawe, co ja dostałam. Co? Maleńki makaron? No tak, jest uroczy, ale ledwo go widać. Cóż, chyba muszę użyć do tego moich mini pałeczek. Bon appétit! Jedzenie kieszonkowych posiłków nie jest łatwe, szczególnie z tymi maciupkimi pałeczkami. O, to była największa ilość makaronu, jaką zjadłem. Ach, już koniec. Chciałabym, żeby było więcej. O, Tomasowi zostało jeszcze dużo. Może trochę mu podkradnę. Coś jest nie tak z moim żołądkiem. Chyba będę wymiotował. Okej. Jednak nie będę zaglądać mu do talerza. Hej! Robimy to? Nie możesz odpuścić tej rundy. Tomas, ja podnoszę. Ło! Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ale chyba wiem, co robić. Mniam! Podobają ci się moje nowe zęby? Hej, Tomas! Bu! Fajne mam ząbki? Ale one są śmieszne! Nie! To jest śmieszne! Wszystko okej! Okay. Wciąż mam zęby! Ale jutro będzie bolało! Teraz na pewno chcę to otworzyć! Popatrz! Buteleczka na sterydach! Czerwony, mój ulubiony! Czy w środku są kwaśne pastylki? Muszę to zamoczyć! Porządna dawka cukru! Jestem gotowy jak nigdy! Ale pycha! Tomas! Wyglądasz jak wielki dzidziuś! Och, ja tylko żartowałam! Ja chcę do mamusi! O, tak lepiej! Dzieci potrzebują ciągłej troski, prawda? Ja pierwszy! Wow! Kwaśne żelki! Już mi ślinka cieknie! Ciekawe, czy naprawdę są kwaśne? Wiesz, że lubię tylko zielone jedzenie! O, będzie więcej dla mnie. Ups! Ale to wykrzywia buzię! Wszystko w porządku? Staram się jak mogę! O, już się uspokaja! Uff! To było niezłe! Teraz czas zaszaleć! Poważnie? Masz taką dużą buzię? Niebywałe! Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ależ to ma moc. Teraz chyba moja kolej. Hej! Co to za mały ufoludek? Czy on nie jest uroczy? Już wiem. Hej, Tomas! Witaj, człowieku! Przybywam w pokoju z Marsa! Chwila! Co to takiego? Nieważne! W środku chyba są słodycze! Naprawdę chcesz to zjeść?
No pewnie. Ale orzeźwiające. To jest ekstra. Ale czuję się jakoś dziwnie. Nie podoba mi się to. Tina, co się z tobą dzieje? Proszę, nie krzywdź mnie. Co? To się stało naprawdę? Co zrobiłeś z moją przyjaciółką? Zostań tam, gdzie jesteś. Z tym nie ma żartów. Naomi? Mogę zacząć? Ta-dam! Wow, co to jest? Jak to się trzyma? Podoba mi się. Wow. Okej. Jedno opakowanie. I to ma być fajne? Zjem sobie jednego. Hej! Mam świetny pomysł! Najpierw trzeba wlać napój do szklanki. Hej, bąbelki! A teraz czas na wielkie musowanie. Oto ono! Super, co? Wow! Czekaj moment! Już wiem! Zaraz wracam! Okej! Okay. O! Myślisz, że tyle coli wystarczy? Chodźcie tu, mentosy! Czas na show! Wow! Coś tu się dzieje! Czuję się jak w wannie z hydromasażem! Ekstra! Hej, Sara! Co? Wiesz, że nie mam całego dnia? O, popsuła mi imprezę! Tomasz, pali się! Frajer! O! Uwielbiam smak zielonej herbaty! A takie patyczki tym bardziej! Chyba mam szczęście! Nie widzę żadnego ognia! Okej, przepraszam! To jest lepsze niż myślałam! Przywodzi mi na myśl świeżo skoszoną trawę w ciepły letni dzień. Co ona robi? Tina? Halo? Tam, zajmę się czymś lepszym. Tadam! A to ciekawe. Mała gaśnica? Okej. I duża, ostra papryczka. Spróbuję. Czy tutaj robi się gorąco? O, pomocy! Niech ktoś zgasi ten ogień! Uff! Na pewno już tego nie tknę. Pycha! Jesteś naprawdę dziwny, Tomas. Nie mogę już dłużej czekać. Co cię tak bawi? Tylko jedno ciasteczko. To znaczy, że ja mam ich więcej. Patrzcie i zazdrośćcie, przyjaciele. To nie fair. Ale nie tracę nadziei. Jeśli je otworzę i wyjmę nadzienie, będę miała pyszną przekąskę. Ale aksamitne. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Wiele tracisz. Spróbuj sama. O, chyba mam lepszy pomysł. Witajcie, kremowe pyszności. Poznajcie nowego, słodkiego sąsiada. Wyjmę nadzienie ze wszystkich. Wow, to wygląda jak wieżowiec. Tak, ma aż 100 warstw. Pozostało tylko jedno. Zjeść to! Och! O kurczę! Co za słodycz! Życie jest niesprawiedliwe! Mam nadzieję, że rozboli ją brzuch!
Zróbmy to. Wow! Czemu mam tylko jednego pączka? Czuję się, jakbym miała urodziny! To przykre. Już wiem, co zrobię. Trzeba zjeść posiłek w odpowiednim stroju. No i proszę. Tak lepiej. Idealny haps. I cały dla mnie. Cudownie pyszny. Wyglądasz absurdalnie. Jestem taka porządna, patrzcie. Ja się nie boję pobrudzić rączek. Tylko popatrz. Och, już czas. Przepyszne. Chyba tracę czas. Trzeba wykorzystać wszystkie palce. Właśnie tak należy jeść desery. Ale pycha. Bardzo smaczne. Możesz przestać? Przestań. Co? Jesz jak prosię. Ups. Ten kawałek chyba jest mój. Co za wstyd? Chcesz? Na pewno nie. Proszę, mogę zacząć? Dzięki. Tadam! To palce! Czy pękły mi bębenki? Ach! To jest naprawdę obrzydliwe. Są zbyt gumiaste, żeby były prawdziwe. Czyli to słodycze. Chcecie wystraszyć Emmę? Luna! Nie, nie mogę na to patrzeć! Hej, całkiem smaczne! Podnieśmy poprzeczkę nieco wyżej. Nie, odejdź! Już skończyłaś? Chciałam tylko coś ci pokazać. Ha! Okej, to było całkiem zabawne. Czyli te paluszki są smaczne? Lepsze niż myślałam. Mówiłam ci. Chcesz otworzyć swoje? Dobry pomysł. To wygląda przedziwnie. Mam tu okulary. Ale jakieś nietypowe. Zobaczmy. Pasują. I co teraz? Mam się napić? Jeszcze ta końcówka. Wciągam. Widziałaś to? Już prawie. Warto było poczekać. Co? Już tego nie chcę. Co ja w ogóle piłam? Nawet nie chcę wiedzieć. Fu, ale to obślizgłe. No to próbuję. Chyba żartujesz. To nieprawdziwe oczy. Przecież takich bym nie zjadła. Nieważne. To i tak ohydne. Fuj. Emma, zagramy? Wuhu! To okrutnie mały kawałek. A co ty dostałaś? Ja nie mam zupełnie nic. Ło! Chyba jednak dostałam całą pizzę. I to w dodatku z peperoni. I dodatkowym serem. Czas zacząć imprezkę. Czemu ona dostała tak dużo? Chyba muszę zjeść mój mały, smutny kawałek. Smacznego. Kurczę, ale jej się poszczęściło. Moje ręce zaczynają boleć. Trudno. Przynajmniej coś jem. Czy ten kawałek w ogóle się zmniejsza? Bańki, ale piękne. A kiedy ja będę mogła robić bańki? Ale fajna zabawa. Nie wiem, jak długo jeszcze dam radę. Co? O nie! Emma!
Emma, obudź się! A, co się stało? Padłam z przemęczenia! Teraz czas na wielką nagrodę! Pysznie serowa! Chyba trochę jej to zajmie, co? Hej, ty pierwsza! No dobra! Zwykła truskawka? Dobrze, że to mój ulubiony owoc! Ale to znaczy, że ty masz więcej! Trochę się boję! A co jeśli to całe pole truskawek? Ja bym się nie pogniewała! Tego się nie spodziewałam! To miska z czekoladą! Dawać mi to! Ach! Zanurz ją! Zaczynamy! Zobacz, jak pysznie wygląda! Mogę też zanurzyć moją? Dzięki! Coś wspaniałego, prawda? A pachnie jeszcze lepiej! Smakuje nawet lepiej niż myślałam! Jeszcze kilka zanurzeń! Myślisz, że dam radę zrobić 100? O, trochę to trwa! To ja tu sobie poczekam! Jakieś nowe maile? Woohoo! O, ups! Ha, jak długo spałam? Wow! 99 i 100! A więc tak wygląda 100 warstw czekolady! Mogę? Auć! To jest twarde jak kamień! No dalej, rozłam się! To trzeba udokumentować! 100 powtórzeń! Dalej! Nie dam rady! Nie maruj, Sofia! Nie chcesz się wyrzeźbić? Nie mam czasu na narzekanie! Jedziesz! Dlaczego się tak spociłam? Jeszcze trochę! Zaraz chyba umrę. Dobrze, krótka przerwa. Masakra jakaś. Pić mi się chce. Och, sorka. To sztanga? Z cukierkami? Co chcesz? Czekaj. Przyniosłam drugą. Trzymaj. Ale ekstra! Zacznę z tej strony. Wow, już mi ślinka cieknie. Malinowe! Idzie tu. Wow, dobrze, o to właśnie chodzi. Nastawiam stoper, dziewczyny. Idealny sposób na podjadanie. O tak, świetnie. Najlepszy trening ever. Okej, ty pierwsza. Zróbmy to razem. Tadam! Chyba wygrałam tę rundę. A ja dostałam tylko jednego? Przecież Sara nie zje tego wszystkiego, ale chętnie spróbuję. To takie smutne. Chce mi się płakać. Nie ma nawet okruszka więcej. Może uda mi się coś podkraść. Nie próbuj. To nie będzie takie proste. Wow! Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Jesteś jak wygłodniała bestia. Teraz jestem najedzoną bestią. Skoro cię to uszczęśliwia, cóż, pocieszę się tym, co mam. Hej, ja zaczynam? Dobra, je! Ale super! To wielkie arbuzowe ciasto! A co ja mam? Zobaczmy. Co? Parę głupich nasion? I co z nimi zrobisz? Trzeba je pokroić. Piękne i delikatne. A teraz chwila prawdy. To prawdziwe arcydzieło. Aż mi ślinka cieknie.
Mniam! Przepyszne! Czy tam jest czekolada? Już wiem, co zrobię! Wyhoduję własną przekąskę. W końcu dostałam nasiona. I odrobina magicznego składnika. Tadam! Ale tym nasionkom chce się pić? A teraz patrzymy, jak będzie rosnąć. To piękne, prawda? Chyba są już dojrzałe. Ale zieloniutkie. No i? Och, ale soczyste. Emma? Tak, możesz sobie spróbować. Fajny ten trening. Uwielbiam hula hop. Muszę odpocząć i coś zjeść. Nikt nie patrzy, więc mogę coś przekąsić. Tak, ale to będzie pyszne. A z keczupem jeszcze lepsze. O-o, co my tu mamy? Znasz zasady. Prawie się udało. Ech, głupi WF. Chwila. Wiem, jak je ukryć. Najpierw pozbędę się rączek. Następnie przełożę skakankę przez te rurki. Wezmę jedną kiełbaskę, przebiję ją od dołu i wsunę do końca. Jeszcze druga strona. Zobaczmy, czy działa. Działa! Tylko sobie ćwiczę. Bardzo dobrze. Nie wierzę, że się nabrała. Białeczko! Widzę, że też lubisz mięsko. Ach, nareszcie wyborna herbatusia. W tak zwanym międzyczasie? Hej, David! Co? Też chcę się napić, proszę! A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co to ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ale jestem na ciebie zły. Ale cukierki... No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Woohoo, dzięki, David. Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, nigdzie jej nie widać. Wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Ech, weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Pycha. Gdzieś się ładujesz? Obowiązuje tu zakaz jedzenia i picia. Ale jak to? No przecież ich nie wyrzucę. Ej, co tam stoi na półce? Akwarium i rybka. Mam przegenialny pomysł. Okej, mam woreczek i Sprite'a. Wygląda jak woda. No i żelkowy rekin. Do środka, rybciu. To tylko moja rybka. Jaka urocza. Proszę, do gabinetu. Rybcia, pięknie dziękuję. Poczekaj chwilkę, okej? Czas na łyczka. Ale dobry ten rybny Sprite. Ej, co ty rob...
A, mój błąd. Coś mi się przesłyszało. Mało brakowało. Znowu to słyszę. Ten dźwięk. Miałem wrażenie, że ktoś coś pije. Przyłapię ją na gorącym uczynku. Aha! Zaraz, co ty wyprawiasz? Nie! Nie zjadaj tej rybki! O nie! Zemdlał. Trudno, wezmę łyczka. Patrzy się na mnie? Mogę sobie coś zachachmęcić. Słyszałam to! Ale co? Bacznie cię obserwuję. Szlak. I co ja teraz zrobię? Spróbuję wziąć jedną. Witaj, moja słodziutka pianusio. O-o, jest tuż obok. Wiedziałam, że coś kombinujesz. Odłóż to. I co teraz? Cześć, też przyszłaś do dentysty? O, cześć. Czekaj, czekaj. Jesteś genialny. O, nikt wcześniej mnie tak nie nazwał. To skutecznie rozwiąże mój problem. Sztuczny aparat na swoim miejscu. Pora na małe co nieco. Do buźki i nikt tego nie zauważył. Ej, co tam się dzieje? Ale co? To tylko aparat. Jak tylko zobaczę, że coś jesz. Tak, ale to zwykły aparat na zęby. Żadnego jedzenia. Wszystkim szczęki opadną od mojego pysznego obiadu. Sekret tkwi w świeżych składnikach. O, kurczak jest gotowy. Pyszności moje. O, deczko suchszy niż planowałem. Ale i tak będzie dobry. Jakoś to naprawię. O, dlaczego zegarek nie zadzwonił? Wykręciłeś mi kiepski numer, panie Tiktaku. Muszę coś wymyślić. Już wiem, jestem genialny. Halo? Chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki. O, szybko. Bardzo dziękuję. Pachnie znacznie lepiej od mojego. Prawda, że piękne? Na talerzu wygląda jak mojej roboty. Gość idzie. Coś tu ładnie pachnie. Dla mnie? Sam zrobiłem. Podmuchaj, bo gorące. Och. Trochę się rozlatuje, co? Można tak powiedzieć. Chyba się najadłam. Ale bardzo smaczne. Hej, pokażę ci sztuczkę. Gotowy? Weźcie tortillę i natnijcie w połowie. O tak. Na każdą ćwiartkę połóżcie składniki. Mogą to być warzywa albo przyprawy. Teraz każdą ćwiartkę złóżcie tak. Jedna po drugiej i ostatnia. Idealnie. Teraz nic nie wyleci. Proszę. Smaczne, prawda? Już nigdy nie zjesz tako jak wcześniej. Wyrobię. Dobra, chyba już rozumiem. Głupi ołówek. Kogo ja oszukuję? Nawet nie wiem, co robię. Przynajmniej mam kawę. Dobra, skupienie. Chyba znam odpowiedź na to pytanie. No to jazda. To chyba będzie B. Tankujemy kawę. Znacznie lepiej. Zaczynam podwójnie widzieć.
Nie mam czasu na zmęczenie. Muszę trzymać oczy otwarte. Wow, nie! Moja praca! Cała przemoczona! Co za masakra! Ale łajza ze mnie! Tankujemy! Co tu się stało? Rozlałeś kawę na cały blat! Biedak! Chciałabym jakoś pomóc. W sumie? Chyba wiem jak. Daj szklankę. Nakrywka idealnie pasuje. Teraz nic nie powinno się rozlać. Na czym to ja? Nie! O! Nie rozlało się! Lily jest genialna! I zatrzymuje ciepło! Mogłaby jeszcze zrobić moją pracę domową. Ani kroku dalej. To imprezka bez jedzenia i picia. O nie, wyrzucił go za wnoszenie jedzenia. Co zrobić ze słodyczami? Zjem je wszystkie. Jakie pyszne. O, ukryję kilka tutaj. W rękawach i w skarpetkach. Okej, to na pewno zadziała. Wchodzimy na imprezę. Niech spojrzę. Ma pani przy sobie produkty spożywcze? Chyba pani żartuje. Widzę słodycze. Słodycze to element kostiumu. Proszę się wynosić. Czemu mi nie uwierzył? Hej, momencik. Może wieniec z kwiatów mi pomoże. Okej, najpierw je rozetnę. Tak jest. Teraz rozłożę je na części. Papa, kwiatuszki. No i proszę, to już ostatni. Został mi sznurek od wieńca. Rozciągnę go tak, żeby leżał prosto. Teraz oczywiście poprzyczepiam cukierki. Ułożę je równo wzdłuż sznurka. O tak. Tak, zapełnię nimi cały sznurek. Ile tu słodyczy? Pycha. Odpowiednio je pozaginam. Będą jak wstążki zwisające ze sznurka. Okej, dodam ich jeszcze trochę. Uwielbiam słodycze. A potem oczywiście przypnę kwiatki. W końcu musi wyglądać przekonująco. Bardzo ładnie. Okej, chyba całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy. Tak, wyszło naprawdę ładnie. Jestem genialna. Hej, mogę wejść na imprezę? To znów ta sama dziewczyna. Niech nam się przyjrze. Dobrze, piękna stylizacja. Ale najpierw limbo. Przechodzimy, da pani radę. Świetna zabawa. Matko, jakie to trudne. Muszę doładować energię słodkościami. Nic nie zauważył. Pyszności. Teraz mogę tańczyć do rana. Impra, impra, impra. Jeszcze chwileczkę. Może tak wejdzie? To zwykłe wejście USB. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Nie zna się na technologii. W końcu weszło. No to... Tak, Herakles nabył nadludzkiej siły. Tyle napisałam. Mogę wrócić do ławki? Czy ten dzień może być gorszy? Sorko, mogę pójść do toalety? Lana, ogarnij się, ale już. Teraz może być tylko lepiej. Zmyję z rąk ten okropny poranek. Uważaj na rękawy. Lana, podciągnij rękawy. Serio? Jak widać, może być gorzej. Mokre rękawy raczej nie są modne. Może nikt ich nie zauważy. Oby szybko wyschły. Matko, jakie to niekomfortowe. Nie ma to jak zapach świeżej kawy. I do tego zdrowiutkie warzywka. Makaron gotowy? Nie chcemy go rozgotować. Rękawice są, garnek jest. Jedziemy. Nie potrzebuję durszlaka. Ten system zawsze działa. Albo i nie. Serio? Nie mam więcej makaronu. Chyba zjem samą sałatkę. A tak chciałam zjeść... Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz, mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. Co on tam wyprawia? David, przestań!
Co? Chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A racja, wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David, pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Jakie to apetyczne. Poczekam, aż stwardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Oby. Proszę, częstuj się. O, świetnie, dzięki, Madison, jesteś super. Jakie smaczne, przepyszna przekąska. David, stój, reszta to zwykły ołówek. No tak, znowu zapomniałem, sorry. A następnie dodaje się mąkę. Jakieś pytania? Halo, dzieciaki? Tak, proszę pana. Dobrze, a teraz się przyjrzyjcie. Widzicie? Musicie zrobić to wszystko. Do roboty! No dobra, zróbmy to. Emila, co dalej? Ja nie korzystam z przepisów. Robię wszystko na oko. Halo, bez ściągania. Tam. Na pewno uda mi się coś podejrzeć. O nie, jego szklanka. Mam ją, mam ją. O tak. Czy ktoś to widział? Cóż, zatrzymam ją. I może nawet wykorzystam. Najpierw ułożę szynkę i ser. Potem wykroję je szklanką. A teraz najlepsza część. Obtoczę to w jajku i mące. Jeszcze troszeczkę. Czas na smażenie. Zobaczcie, jak skwierczy. Można przeciąć na pół i cieszyć się mięsno-serową pysznością. A do tego oczywiście sosik. Hej, proszę pana, skończyłam. Odkładamy szpatułki. A cóż to takiego? Bellissimo! Niesamowite! Cóż mogę powiedzieć? Dobra ze mnie kucharka. A ty nadal gotujesz lija? Co? Następnym razem zrobię też dla ciebie. Nie widziałem tego w książce. Imprezkę. Teraz czekamy na gości. O tak. A chcesz coś przekąsić podczas czekania? Nie możemy mieć tylko żółtych. To też zielona impreza, Emmo. Widzisz? Od razu lepiej. Myślisz, że zielony jest lepszy? Żółty musi być na środku. Zielony. O tak. Ach tak, no to się zaczęło. Jestem gotowy na wyzwanie. Na pewno? O, po prostu przesuń tę miskę, co? To nie fair. Żółty jest głupi. Nie. Zobacz, co zrobiłaś. Ojej. I co my teraz zrobimy? Chyba, że... Już wiem. Chcecie pomieszać kolory? Najpierw rozpuśćcie zielone żelki. Następnie dodajcie do nich trochę kremówki. Dobrze wszystko wymieszajcie, a potem wlejcie do przechylonych szklanek. Uważajcie, żeby nie nalać za dużo. A teraz czas na kolejny kolor. Wystarczy schłodzić i można podawać. Super! Uhu! Ktoś ma ochotę na coś słodkiego? Cytrynowo-limonkowe kieliszki! Smacznego! To jest twarde! Można jeść łyżeczką. Łyżeczka do boju! A teraz imprezujemy! Tak się starałam. O, już wraca do domu? Zatłucze mnie, jak to zobaczy. To oznacza tylko jedno. Czas na wielkie sprzątanie. Zaczynamy od... umycia podłogi, moi państwo. Ach, ej! Jak to się stało? O! Tylko nie to! Nie ma nic gorszego od mokrej skarpetki. Ale dobra, idziemy.
Ach, obrzydliwość. Okej. Wiadro stoi. To co? Myjemy. Podłoga prosiła się o porządne umycie. Uff. Całkiem niezły trening. Wow. Już myślałam, że skończyłam. Wypadałoby to pozmywać. I tak tu jestem. Będzie z głowy. Trochę wieje nudą. Może nieco przyspieszymy, Uff. Nareszcie koniec. Czekaj, czekaj. A już myślałam, że to koniec. Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Ale ładnie pachną. A smakują chyba jeszcze lepiej. Ups. Czy keczup zostawia plamy? Dzięki. To całkiem nowa koszulka. Nie najlepszy wybór, że tak powiem. A trudny wybór? Niech będzie to. Nie mogę się doczekać. Jest ekstra. Okej, to tylko batonik. Proszę o ciszę. Hej! Czy to czekolada? Znasz zasady? Serio? Myślałam, że to kiepski żart. Żadnego jedzenia! Jak mogłaś tego nie wiedzieć? Wyrzuć to. Okej. Wszystko. Ale to marnotrawstwo. No dobra. Zadowolony? Nie przechytrzysz mnie. Opróżnij plecak. Chyba pan żartuje. Nie jestem przekonany. Coś mi tu nie gra. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Tak jak podejrzewałem. Co? Jak pan to zrobił? Jego miejsce jest w śmietniku. Wpadłaś. I co ci tak wesoło? Tego ci trzeba. Pyszne. Co ty robisz? To słodycze. Zdradzę ci sekret. Usuń gumkę z ołówka. Nasuń na niego słomkę. Odetnij resztę słomki, pozostawiając tylko mały kawałek. Teraz weź świeczkę. Podgrzej nad nią żelkę. Użyj do tego łyżki. Zaczekaj, aż żelka się roztopi. Wtedy wlej żelkową ciecz w słomkę. Spróbuj nic nie rozlać. Poczekaj, aż stężeje. Wtedy usuń słomkę. Wow! Chcę taki ołówek! Dzięki! Wow! Pyszne! Czy wyjecie gumki? To tak można? Nie rozumiem, dzieci.